Znowu mleko wykipiało, wszystko na mojej głowie. Zwariować można. Służąca, sprzątaczka, pomiotło, kucharka. Oto czym dla was jestem. Zmarnowałam sobie życie, zestarzałam się nad garkami. Mam chorą wątrobę, żylaki i męża, fajtłapy i córkę z sieczką w głowie. Taką więcej nowoczesną mistrzynię rock'n'rolla, która mleka nie umie dopilnować, kiedy stara matka idzie po zakupy. Mleko, co ja mówię, woda jej się przypala. Hanka, mówię do ciebie. Słyszę. Złamałam obcas, potrzebuję 30 zł. 30, może 50, może 100. Przedwczoraj najlony, wczoraj fryzjer, dzisiaj szpilki, jutro komplet, pojutrze tam jeszcze. Toś masz wymagania, moja droga. Ja w twoim wieku chodziłam w barchanowych majtkach i miałam jedną czarną sukienkę, jedną na cały rok. Druga była od święta. Miałam warkocz, ładny zresztą, nie miałam spuchniętej głowy co drugi tydzień. Byłam skromną, pracowitą dziewczyną, mnie mleko nie kipiało pod nosem. I dlatego mam pewnie to, co mam. Córkę rozwydrzoną i męża niezgółę. Do dziś nie mogę zrozumieć, co ja w nim takiego zobaczyłam. Starali się o mnie mężczyźni, co się zdobnie. Ambitni, zaradni, przystojni. Rękowski, przodownik policji. Ty wiesz, co to było przed wojną? Florczak, majster masarski, Zybert, kamienicznik. To byli mężczyźni. Na Jankowskim już dawno stokrotki rosną. Florczak siedzi za machlojki z kiełbasą, a po domu Zyberta został tylko uroczy skwerek. Mama ma czego żałować. Co mama chce od biednego tatki? Jaki jest, to jest, inny nie będzie i dobrze, że w ogóle jest. Lepiej by się mama starała intelektualnie rozwinąć. Moja córka poucza mnie, co mam robić. Za głupia jestem dla niej. Rodzonej matki się wstydzi. Pewno dlatego, że otrzymała wykształcenie dzięki naszej ciężkiej pracy. Piękne pokolenie teraz rośnie, nie ma co. Ojej, no co chcesz od dziewczyny? Uczy się dobrze. Tata znów kawę posoli. Jedz. Ja tam jestem z niej zadowolony. Zadowolony, bo ty ze wszystkiego jesteś zadowolony. Z całego życia jesteś zadowolony. Dlatego masz tyle dobrego w tym życiu, co po prostu za wartościami. Żadnych dążeń, żadnych ambicji. Ludzie to jakoś żyją. Malinowcy kupili pralkę i telewizor, u szczypiorku z oficyny lodówka. A u nas o podwyżce to nawet nie ma co marzyć. W pracy to cię chyba z łaski trzymają, bo ciągle ci się coś myli. Roztargniony, niby jaki profesor. Masz drogie śniadanie, o. O, już się najadła, już, leci, już. Dokończ, ja świnie hoduję. Nie mogę. Też nie mogę. Mama się znowu postarała o to, żeby się nam pięknie dzień zaczął. I mnie, i ojcu, i mamie także. Takie mantyczenie od samego rana powinno być sądownie karane, bo przynosi szkody społeczne. A poza tym jest bezsensowne. Słyszysz? Pytam, czy słyszysz, jak twoja córka odpowiada rodzonej matce? Ale co ciebie to obchodzi? Czy w ogóle coś do ciebie dociera? Nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówię. Nie przywiązujesz do moich słów żadnej wagi.